Jest wiele mitów. Niektóre z nich mówią, przecież czerwone wino jest dobre na czerwone krwinki, pozwala zrelaksować się, nie ma powodu, żeby przejmować się wypijając jedną lampkę czerwonego wina. Nic bardziej mylnego. A więc alkohol wypijany przez matkę powoduje nieodwracalne szkody u jej nienarodzonego dziecka. Nie możemy powiedzieć, że jest niebezpieczna dawka alkoholu, bo każde dziecko, które się rozwija w łonie matki, może w inny sposób zareagować na dawkę alkoholu. I nie ma takiej, nie możemy powiedzieć bez kobiecie, która zaszła w ciążę, że może pani bezpiecznie spożywać jakąś dawkę alkoholu, nie zaszkodzi pani swojemu dziecku. Tego nie wiemy oczywiście. Jesteśmy bardziej odporni lub nie na czynniki czy chorobowe, czy różne czynniki środowiskowe i na jednych wpływają one bardziej, na innych mniej. Tak samo jest w życiu płodowym, że jeden płód będzie przy niewielkiej dawce alkoholu rozwijał się prawidłowo i przy większej prawdopodobnie też, chociaż tak naprawdę to czas pokaże, a innemu dziecku ten kieliszek wina może zaszkodzić również, tak. Więc o tym musimy pamiętać, informować, że nie ma bezpiecznej dawki.